no trudne, wiedzieliśmy, że jakie to są mecze. To są mecze przysłowiowe 6 punktów. Oczywiście to jest tylko teoria, ale trzeba było je wywalczyć na boisku i cieszę się bardzo, że rzeczy, które gdzieś tam próbowaliśmy zmienić w czasie meczu, w konsekwencji one prędzej czy później były realizowane i o to chodzi w siatkówce, bo oczywiście, że nie wszystko od razu się założę będzie wychodziło. Ale jeżeli będziemy czekali na ten moment i próbowali to zrobić, tak jak była na przykład obrona, tak dzisiaj Malinowskiego nie mogliśmy obronić po przekątnej i ostatnią piłkę Karol obronił, czyli to jest w tym meczu może nie była najbardziej istotna, ale to jest właśnie to, że to może być ta najważniejsza piłka obroniona i to się liczy. Cieszy zwycięstwo, cieszy walka i cieszy to, że ten zespół po raz kolejny w jakiś sposób w tych trudnych momentach pokazuje, że tą pewności więcej nabrali, ale tylko jak się wspierają razem na boisku i to jest najważniejsze. Teraz chwilkę odpoczynku i gramy za tydzień kolejny mecz, jedziemy do Kielc, więc na pewno mentalny rozpoczynek się przyda, fizyczny również, ale bardziej mentalny i jedziemy dalej walczyć o swoje punkty, zobaczymy co się będzie działo dalej. Zgadza się. W tym trzecim secie pewno to był taki moment, gdzie zespół ze Szczecina przejął inicjatywę na chwilę, ale dzięki dobrej grze wszystkim w zagrywce wróciliśmy jakby punktami i cieszę się bardzo. Naprawdę dziękuję kibicom, którzy tutaj przychodzą nas wspierać, bo ich obecność też jest bardzo ważna dla nas i w tych momentach właśnie oni też nam pomagają, bo te momenty rozgrzewają. Wiadomo, że te momenty i słychać wtedy, ile tych kibiców tu jest. Ja wierzę, że tych kibiców będzie jeszcze więcej tutaj chodziło na mecze, bo potrzebujemy ich. Ja myślę, że swoją grą i myślę, że ludzie doceniają to, że ten zespół walczy, więc razem możemy naprawdę wiele zrobić. Także zapraszam serdecznie na kolejne mecze. A mówię, no te dzieci na pewno były przełomowe, więc oby tak dalej, oby ta praca na treningach na pewno dużo łatwiej się pasuje pod kątem głowy i treningu samego, jeżeli się wygrywa mecze i to jest normalne, więc mówię, dalej pracujemy ciężko, bo wiemy, co nas czeka już w przyszłości, już za tydzień. Dziękuję bardzo za gratulacje. No, na pewno arcyważne zwycięstwo, które da nam trochę oddechu i pozwoli w dużo większym spokoju przygotowywać się do następnych spotkań. A co do meczu, no to wydaje mi się, że ten pierwszy set trochę za nerwowo zagraliśmy, szczególnie końcówkę. Mieliśmy, wydaje mi się, pod kontrolą ten set do, powiedzmy, stanu po 15, po 20, a nagle w końcówce coś siadło, także na pewno tego szkoda, ale bardzo cieszę, że w drugim secie weszliśmy, można powiedzieć, wjechaliśmy w ten set, wjechaliśmy w rywala i nie pozwoliliśmy im wrócić do ich dobrej gry, także jestem zadowolony, że te trzy pozostałe sety tak zagraliśmy. Często się zdarzało, że to my wygrywaliśmy pierwszego seta i później przegrywaliśmy 3-1. Teraz się to wszystko odwróciło. Po cichu liczyłem, że tak to będzie wyglądać, że właśnie po tym pierwszym secie jakby zaczniemy tego drugiego dużo mocniejsi. W ogóle nie damy rywalom dojść do głosu i to się udało. 9-2 w drugim secie mówi samo za siebie. Trzeci set był taki też dość nerwowy, z tym, że koniec końców wyszło na nasze, czyli wygraliśmy do 23. To też myślę, że będzie hartowało naszą drużynę, bo czasami też takie końcówki, takie nie do końca dobre sety pod względem gry, ale wygrane dają kopa. Tak samo zresztą było w Będzinie, bo w Będzinie też nie graliśmy jakoś rewelacyjnie, a udało nam się wygrać, dlatego mimo gorszych momentów właśnie w tym trzecim secie udało nam się go zwyciężyć i to na pewno daje dużą lekcję i można z tego wyciągnąć dużo wniosków.